Dawno mnie nie było, co? No to lecimy. If either of you uses dark magic... Pamiętacie, jak twórcy Hogwarts Legacy wspominali, że w grze nie uświadczymy mikropłatności? Z tym stanowiskiem zdaje się nie zgadzać australijska komisja ratingowa, która w opisie produktu zawarła mikropłatności właśnie. Avalanche jeszcze nie skomentowało sprawy i być może to pomyłka, ale kto wie, kto wie. Dekalisto Protocol nie pojawi się w Japonii. Dlaczego? Ponieważ twórcy ze Striking Distance Studios nie chcą wprowadzić cenzurujących zmian w grze. Dodatkowo opóźniłoby to premierę, co po osiągnięciu złotego statusu bywa bardzo niemile widziane. Wygląda na to, że import będzie jedyną opcją poznania fabuły przed sequelem. So what happened to the original colony? We did it, fam! Turns out bullying corporations on the internet works. I po akcji promocyjnej Deadpool oficjalnie trafi do Marvel's Midnight Suns, jednak stanie się to dopiero po premierze i co gorsza w ramach płatnego Season Passa. Poza nim do obsady trafią także Venom, Morbius oraz Storm, dodatkowo nowe misje fabularne, ulepszenia bazy i jeszcze więcej i więcej skórek dla postaci. Dr. Morbin time! Niebawem wszystko stanie się jednością, a przynajmniej dla części serwerów gry Diablo Immortal. Blizzard zapowiedział, że w najbliższych dniach w ramach walki z nudą ruszy transfer postaci, ale tylko jednorazowy, później oczywiście trzeba płacić. Ogłoszono także szósty sezon z aż 40 nagrodami i wyzwaniami. Pathfinder Wrath of the Righteous is the first game we created as an independent studio. A i Pathfinder Wrath of the Righteous otrzyma nowe dodatki. Drugi sezon zagwarantuje kolejno nowego towarzysza i grywalną klasę, dużą kampanię fabularną na 6 do 7 godzin oraz powrót do miasta Canabres, gdzie odbywa się festiwal na cześć głównego bohatera. Tyle radości za jedyne 100 zł? No tak w sumie to nieźle. We'll continue making new content in form of DLCs for our game. Szef Xboxa Phil Spencer poruszył temat Call of Duty i porównał serię do Minecrafta. Po przejęciu marki miałaby ona przede wszystkim pojawić się na większej ilości platform. Mogłoby to także oznaczać wyjątkowe wydarzenie, jakim jest pierwszy kod na konsoli od Nintendo. Pytanie tylko, czy urząd konkurencji się zgodzi. I to wszystko, moi drodzy. Bywajcie!